Ten film skierowany jest do osób, które mają tego typu problemy. Natomiast jak już udasz się do wykwalifikowanego specjalisty, który powie Ci, że to wina mięśnia gruszkowatego i trzeba go rozciągnąć. Niestety, mięsień gruszkowaty jest zbyt małym mięśniem, żeby był w stanie ucisnąć na nerw kulszowy i dawać takie objawy. Poza tym nie ma dowodów na to, że rozciągnięcie mięśnia gruszkowatego będzie łagodzić objawy kulszowe. Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić, jest rozciąganie w przypadku, kiedy odczuwasz dolegliwości bólowe związane z nerwą kulszową. Ludzie, którzy przestali się rozciągać, już po paru dniach zauważają zmniejszenie dolegliwości bólowych. W związku z tym uważają, że rozciągnięcie tyłu to może pomóc, natomiast często pogarsza to objawy, ponieważ mięśnie, jak i nerwy reagują zupełnie inaczej. Ja nazywam się Bartosz Kulewicz, witam Cię na swoim kanale. Jeśli jeszcze go nie subskrybujesz, to koniecznie zrób to teraz i kliknij dzwoneczek, żebyś mógł być na bieżąco. W dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem rwy kulszowej, powiemy sobie, czym ona jest i jak możesz sobie z tym pomóc. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, powiem krótko, czym jest rwa kulszowa i jak może się ona objawiać. Rwa kulszowa jest spowodowana przepukliną dysku lędźwiowego, który uciska na korzeń nerwu. Może to być spowodowane przepukliną, zwężeniem kanału kręgowego lub na skutek nowotworu. Jak możemy rozpoznać rwę kulszową? Standardem stało się stosowanie rezonansu magnetycznego. Natomiast często zdarza się tak, że rezonans pokazuje rwę kulszową u osób bezobjawowych. Dlatego naszym zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu, testów oraz dodatkowo zrobienie rezonansu magnetycznego, co pozwoli nam być bardziej precyzyjnym. Objawy, które towarzyszą rwie kulszowej, to m.in. ból, który zlokalizowany jest poniżej kolana, będzie to związane z zajęciem korzeni nerwowych. Jeśli ból nogi jest większy niż ból pleców, jeśli ból występuje podczas kaszlu lub pojawił się obrzęk, doszło do zaburzeń funkcji seksualnych, zaburzeń pęcherza moczowego lub doszło do utraty napięcia zwieraczy. Jeśli masz u siebie te objawy lub jeden z powyższych, to daj znać w komentarzu lub napisz wiadomości prywatnej, skąd jesteś, a ja polecę Ci specjalistę, który jest godny zaufania. Jak wygląda postępowanie w przypadku, kiedy już wiesz, że masz rwę kulszową? Na samym początku powinieneś przede wszystkim zrezygnować z rozciągania. Następnie trzeba się zastanowić, jakie pozycje nasilają objawy rwy kulszowej. Najgorszymi pozycjami w tym wypadku będzie siedzenie na łóżku z wyprostowanymi nogami lub siedzenie na podwyższeniu. Często zdarza się tak, że ból może nasilać się w pozycji stojącej, co będzie powodowało ucisk. W przypadku osób, które doznały rwy kulszowej, przede wszystkim powinny poznać realia, a następnie pozycje aktywne fizycznie. Czyli będą to różnego rodzaju spacery 2-3 razy w tygodniu po około 30 minut, zastosowanie terapii ruchowej, czyli najlepiej będzie udać się do osoby, która pokaże Ci, jak prawidłowo wykonać ćwiczenia z tą przypadłością, zastosowanie terapii manualnej, czyli będą to wszystkiego rodzaju masaże, zastosowanie leków przeciwbólowych i w przypadku osób, które nie lubią aktywności fizycznej, lub w ostateczności będzie to zabieg, o którym decyduje lekarz i Ty sam. Skuteczność powrotu do codziennych czynności po danym zabiegu jest wysoka, bo wynosi aż 83%, natomiast leczenie zachowawcze, czyli bez operacji, wynosi 81%. Więc sam sobie odpowiedz, co w tym wypadku będzie lepsze, ponieważ zastosowanie zabiegu chirurgicznego niesie ze sobą szereg komplikacji. Operacja kręgosłupa wiąże się z nieodłącznym ryzykiem. Będą to różnego rodzaju powikłania, infekcje czy nawet potencjalny paraliż. Decydując się na zabieg, należy brać pod uwagę ciężkość urazu, niepowodzenie leczenia zachowawczego, towarzyszące deficyty neurologiczne, historię zabiegową osoby, której to dotyczy, oraz ryzyko związane z zabiegiem. Ile czasu powinieneś przeznaczyć na rehabilitację w przypadku rwy kulszowej? Minimalny czas, jaki powinieneś przeznaczyć na fizjoterapię, jest od 4-6 tygodni. Jako ciekawostkę powiem, że nie ma związku pomiędzy rozmiarem przepukliny a prawdopodobieństwem przeprowadzenia zabiegu u osoby, która jest po 6 tygodniach rehabilitacji. Statystycznie po 6 tygodniach około 70% przypadków zauważa poprawę dzięki leczeniu nieoperacyjnemu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zabiegi na ten moment są stosowane 2,5 razy częściej niż leczenie nieoperacyjne, natomiast czas powrotu do aktywności jest bardzo podobny. Skup się na tym, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny. Bazujesz na swoich dolegliwościach bólowych.
Więc jeśli będziesz to wykonywał zbyt szybko, to ból może się nasilać. A chodzi o to, żeby jak najbardziej rozruszać Twój kręgosłup i przyzwyczaić go do aktywności ruchowej. To ćwiczenie możesz wykonywać kilka razy dziennie. Podpór na przedramionach. Będzie skupiał się głównie na poruszaniu samą klatką piersiową. Na początek unosisz klatkę piersiową i starasz się utrzymać w tej pozycji około 30 do 40 sekund. Poszukaj zakresu ruchu, w którym czujesz się komfortowo. Gdy to ćwiczenie nie będzie Ci już sprawiać trudności, to możesz przejść do kolejnego i wykonać ten sam ruch, opierając się na dłoniach i wykonujesz w takim zakresie ruchu, żeby czuć się komfortowo. Prawdopodobieństwo ustąpienia całkowitych objawów u osób po zabiegu lub przed zabiegiem jest znikome, ale nie jest niemożliwe. Trzeba spojrzeć na to realnie. Osoby, które doznały rwy kulszowej, powinny wrócić do aktywności fizycznej sprzed dolegliwości lub postarać się wrócić do codziennego funkcjonowania, a co więcej, mieć świadomość tego, że to, co robią, jest w pełni bezpieczne, ponieważ osoby, które doznały epizodu rwy kulszowej, funkcjonują na co dzień ze znacznie mniejszym bólem, niż to było wcześniej. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli taka forma przekazu Ci odpowiada, to zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia.